Rzeczywiście live dzisiaj bardzo spóźniony, ale to wszystko ze względu na sytuację logistyczną. Mógłbym odpowiadać Wam ze szczegółami dzisiejszy poranek, ale chyba już mi się nie chce. Walczyliśmy od rana z żoną, z Żelką, która nie chciała za wszelką cenę zjeść wszystkich tabletek, które ma teraz przepisane i trzeba było ganiać ją po całym domu. Później Marysia stwierdziła, że chce płatki na śniadanie. Płatki w międzyczasie zmieniły się na naleśnicę, czyli jajecznicę. Później, jak już była jajecznica, to się okazało, że wskazany jest serek. Później się okazało, że jednak chce się tylko napić soczku. No i generalnie mieliśmy po prostu zabawę na całego. A ja już jestem w trasie, bo dzisiaj, z czego się bardzo cieszę, wyjazd do Wielkopolski. Zaczynamy od Gniezna. Tam o 13:00 spotkanie z prezydentem i briefing dla mediów. Później Poznań, spotkanie z wolontariuszami, też briefing dla mediów i później Oborniki i bardzo fajne też spotkanie, na które bardzo się cieszę, bo w Obornikach spotkanie z sołtysami, radnymi z okolicznych gmin, z Rogoźna, z Obornik. Będziemy mieli, myślę, mnóstwo okazji do tego, żeby porozmawiać nie tylko o problemach samorządu, ale w ogóle o tym, co w Wielkopolsce słychać, a słychać tam bardzo wiele i od strony klimatu, i od strony epidemii koronawirusa, i od wielu innych stron, ale Wielkopolska to też ten region, który bardzo lubię za jego taką konkretność i taką przedsiębiorczość. Wiele regionów Polski jest przedsiębiorczych i konkretnych, ale w Wielkopolsce to widać w taki, powiedziałbym, specjalny sposób. Bardzo taka ciekawa mikstura, która... Ja przez chwilę mieszkałem w Wielkopolsce, w Poznaniu, więc to może dlatego też w jakiś specjalny sposób to zauważam. To będzie jeden z tych dni w kampanii, czy w tej międzykampanii, który jest właśnie fajny i ekscytujący, dlatego że można znowu zacząć spotykać się z ludźmi. Oczywiście to nie są te spotkania, które mogliśmy mieć wcześniej, no ale wyjście z trybu Zoomów, Skype'ów, Facebooków i tych wszystkich łączeń, który po prostu bywa tak strasznie męczący, jest rzeczą, która najbardziej cieszy kandydata, który rzeczywiście bardzo lubi ludzi i chce się z nimi spotykać i realnie o ich problemach rozmawiać. To jest tak, że wiecie, no tej kampanii nie ma, ona jest. Tak zgodnie z prawem, no to ona jest, dlatego że przecież marszałek Witek do tej pory, żeby szantażować opozycję, nie opublikowała uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która stwierdzała, że kampania się kończy, a więc jeżeli nie ma ogłoszonego prawa, że kampania się kończy, no to przecież ona trwa. Co prawda Andrzej Duda wczoraj złożył na nas donos do Państwowej Komisji Wyborczej, że my prowadzimy kampanię, a on, biedna sierotka, oczywiście kampanii nie prowadzi, bo jak wiadomo, pokazywanie się pana prezydenta w mediach i lansowanie się na wszystkich tych wspaniałych dziełach, które z narażeniem życia, zdrowia i w poczuciu olbrzymiego bohaterstwa podejmuje, żeby uratować nas z epidemii koronawirusa, a jeszcze bardziej uratować swoją posadę, no to bo oczywiście to nie jest żadna kampania, to jest po prostu działalność prezydenta Rzeczpospolitej. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten poziom obłudy i oszustwa jest dla wszystkich czytelny. Bardzo też zabawne jest to, że ten donos do Państwowej Komisji Wyborczej składa poseł Sobolewski, który jest pełnomocnikiem wyborczym sztabu Andrzeja Dudy i który był posłem sprawozdawcą tej ustawy, która miała wprowadzić w Polsce wybory absolutnie skręcone i nieuczciwe pod... oczywiście ustawione pod PiS, no ale to właśnie tak wygląda, tak? To jest ta ich mentalność i to jest ta ich moralność, z którą myślę, że będziemy musieli się w tych wyborach bardzo stanowczo rozprawić. Czytałem dzisiaj też w prasówce bardzo wiele doniesień co do tego, jak wielu ekspertów ma problem z tym, że tak naprawdę nie widać w Polsce w tej chwili oznak zwijania się epidemii koronawirusa. Nie mamy wcale tych zakażeń mniej. Wczoraj mieliśmy chyba trzeci najgorszy dzień od początku epidemii, jeżeli chodzi o statystykę stwierdzonych zakażeń. Z drugiej strony odmrażamy kraj, no bo już dłużej nie da się tego utrzymać i dla wszystkich jest jasne, że ta sytuacja jeszcze z miesiąc tak prowadzona pozabijałaby nas wszystkich i gospodarczo, i psychicznie, i edukacyjnie, i pod każdym innym względem, a więc coś bardzo poważnego zrobiliśmy nie tak. Coś bardzo poważnego rząd zrobił nie tak, a bardzo jasne chyba zaczyna być, co zrobił nie tak.
To jest po prostu nieudolny rząd. To jest po prostu nieudolna władza, która nie potrafi zrobić absolutnie nic. Mówię, dać jej dwie kulki do zabawy, to jedną popsuje, a drugą zgubi. Oni nie są w stanie zrobić najprostszych rzeczy. Przecież górników trzeba było badać miesiąc temu. Oni maseczek nie są w stanie kupić. Po prostu pójść, cały świat potrafi kupić maseczki, a nasi nie potrafią nawet maseczek pójść i kupić. Oni nie potrafią prawdy powiedzieć uczniom, jak będą wyglądały egzaminy, jak będzie wyglądała cała ścieżka wychodzenia z kryzysu. Francuzi piszą 60 podręczników dla różnych branż, jak mają zachowywać się pracownicy w zakładach pracy różnych kategorii i różnych rodzajów, kiedy będzie odmrażanie gospodarki, żeby epidemia na nowo nie wybuchła. A u nas co? A u nas pitole premiera i ministrów w zwoływanych ad hoc konferencjach prasowych, kiedy może coś powiedzą, a może nie powiedzą i cały kraj się zastanawia, jak otworzyć restaurację, jeśli oni w piątek powiedzieli, że będzie można otwierać restaurację od poniedziałku. Jak to teraz postawić? Jak sprawić, żeby to znowu zaczęło działać? Ten rząd jest tak nieudolny, że nie zasługuje na to, aby być polskim rządem choćby jeszcze przez tydzień czy dwa. I dlatego w Polsce dzisiaj potrzeba, i powtarzam to jak mantrę za każdym razem, może dlatego, żeby wbiło nam się do głowy 35 dni przed wyborami, że my dzisiaj potrzebujemy bezpartyjnego prezydenta, nie kolejnego partyjnego działacza, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, czy człowieka z Prawa i Sprawiedliwości, który dziś siedzi w pałacu, a pilot do obsługi, którego leży na Nowogrodzkiej, jest naciskany kompulsywnie przez prezesa wtedy, kiedy mu się chce. My potrzebujemy dzisiaj arbitra, który będzie patrzył partiom na ręce, a nie napastnika pochodzącego z jednej z nich. To jest oczywiste, bo inaczej tego państwa nie odbudujemy i to będzie się ciągnęło w ten czy inny sposób. To znowu będzie własność partyjna. Ja do tego nie zamierzam dopuścić. I bardzo się cieszę, że będziemy mogli o tym porozmawiać dzisiaj, wreszcie nie w Warszawie. Ja Warszawę bardzo lubię. To jest moje miasto od ponad ćwierć wieku, które czuję, które nawet jeżeli nie jestem w tej chwili tu zameldowany, to przecież tutaj pracuję i ona jest gdzieś już w mojej krwi, znam wszystkie skróty, wszystkie miejsca, bardzo, bardzo je nauczyłem się też lubić. To nie jest proste miasto, ale ono naprawdę da się lubić, da się kochać. To jest wspaniałe miasto. Natomiast ja już też wiem, że polska polityka i również wybory prezydenckie nie dzieją się na warszawskich salonach, w warszawskich gazetach, w warszawskich studiach telewizyjnych i na warszawskich Twitterach. To już wszystko było przez ostatnich 30 lat. Czas na to, żebyśmy wreszcie zaczęli nie tylko w kampanii wyborczej słuchać tej Polski, o której czasami mówi się, że to Polska powiatowa, ale to jest właśnie ta Polska, która istnieje w rzeczywistości, która jest poza tymi Twitterami i innymi rzeczami. I jak dobrze wiecie, ja wiem, że wszyscy kandydaci dostają Rajzy Fiber w czasie kampanii, zaczynają objeżdżać wszystkie małe miejscowości, żeby się tam z ludźmi spotkać, tylko że ja jeżdżę po nich od 8 lat. Pokażcie mi powiat w Polsce, czy miasto, czy miasteczko, w którym nie byłem do tej pory, w ciągu tych 8 lat i 200 spotkań w roku, kiedy w najmniejszych miejscowościach spotykaliśmy się w domach kultury, w bibliotekach, w różnego rodzaju salach, w remizach i rozmawialiśmy o Polsce, o rzeczach, które są najważniejsze. To jest 8 lat spotkań z wami i rozmów, które pozwalają mi wierzyć, że w Polsce rzeczywiście przyszedł czas na zmianę, na naprawdę dobrą zmianę, a nie tylko nominalnie dobrą. I my tę zmianę zrobimy. Mamy miesiąc do tego, żeby się w pełni zmobilizować, żeby pójść na wybory. Jesteśmy rozgrzani, mamy naprawdę dobre wyniki. Wczoraj potwierdziłem w dwóch źródłach plotkę o wewnętrznym sondażu, którym podobno dysponuje Prawo i Sprawiedliwość, który pokazuje, że Andrzej Duda ma 30%, ja mam, Trzaskowski ma chyba 20 czy 21, ja mam 19. To jest rzecz, która za 2-3 tygodnie będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo jestem przekonany, że to my tą właśnie bezpartyjną obywatelską siłą wejdziemy do drugiej tury i partiom politycznym po prostu pokażemy ich miejsce. Pokażemy, że można budować tę Polskę na zupełnie innych fundamentach. Ja naprawdę mam już po kokardę tego, co partie polityczne w wydaniu, które znam, robią z Polską, jak zaczarowują nam mózgi, jak szantażują nas moralnie, że tylko oni mogą być wyrazicielem naszych nadziei i naszych pragnień, to bzdura. Sami sobie również bez nich poradzimy. Poradzimy sobie również bez tych tatusiów, którzy teraz będą nam mówić, i mamuś, jak mamy myśleć, co mamy czuć
i kiedy mamy się wzbudzać, kiedy mamy przy kim się gromadzić i gdzie mamy się jednoczyć. Nie, teraz jest czas na to, żeby również bezpartyjni Polacy wreszcie po 30 latach pokazali, jakiego porządku chcą w naszej ojczyźnie. Zrobimy to i damy radę. 35 dni do wyborów, nie możemy zmarnować ani jednego z nich, więc przekonujcie, więc namawiajcie, więc bądźcie, więc spotykajmy się, a ja zrobię wszystko, żeby w tych dniach być jak najczęściej z wami i rozmawiać z wami bezpośrednio, a nie tylko za pośrednictwem mediów. Zapraszam do Chełmna w Kujawsko-Pomorskim. Oczywiście pojedziemy pewnie i do Kujawsko-Pomorskiego jeszcze przed wyborami. To jest właśnie przewaga Szymona Hołowni nad innymi kandydatami i nie żył po Polsce tylko w czasie kampanii. Szymon już od dawna to robi, od 8 lat dokładnie. Szymon, bezpiecznej podróży, uważaj na siebie, pisze Marta. Miłego dnia, życzę dużo zdrowia, siły, pozdrawiam serdecznie. Nie był pan w Strzelcach Opolskich, zapraszamy. Jak to nie byłem w Strzelcach Opolskich? Oczywiście, że byłem. Ze 2 lata temu byłem w Strzelcach Opolskich, panie Romanie. Być może umknęło to gdzieś panu. Jeszcze do dziś pamiętam, jak robiłem tam zakupy przed spotkaniem autorskim, które miałem. Rozmawialiśmy o różnych, i wie pan, których pochodzących ze Strzelec aktorach. No, to było bardzo fajne spotkanie. Miałem wtedy trasę po Opolszczyźnie, ale jak zaprosicie jeszcze raz, to pewnie w tamtym kierunku też się wybiorę. Jan pisze, Pytlewski, czy nie uważa pan, że prokurator generalny powinien być wybierany w wyborach powszechnych jak prezydent? Ja uważam przede wszystkim, że prokurator generalny powinien być oddzielony od ministra sprawiedliwości i powinien być naprawdę autonomicznym organem. Za Platformy był oddzielony od ministra sprawiedliwości, to były dwie osoby, pamiętamy prokuratora Seremeta, ale był kompletnie ubezwłasnowolniony. A więc nie jest rozwiązaniem to, co proponowała w tej sprawie Platforma. Prokurator generalny musi mieć zupełnie autonomiczny status i musimy spróbować doprowadzić do tego, żeby po pierwsze odłączyć te stanowiska, a potem się zastanowić nad tym, jakby miał być wybierany. Tylko proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, panie Janie, że jeżeli mówimy w Polsce o wyborach, to nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, w których taka tradycja mogłaby zadziałać, ale mówimy o Polsce, w której wybory prokuratora generalnego natychmiast zostałyby przejęte przez partie polityczne i zamiast bezpartyjnego fachowca miałby pan nominata Platformy, nominata PiSu i nominata PSL-u i dalej ciąg dalszy tego całego bajzlu, w którym uczestniczymy do tej pory. A więc naprawdę trzeba się bardzo poważnie zastanowić nad tym, jaką metodę chcielibyśmy tej niezależności prokuratora generalnego wytyczyć. Zobaczcie, Duda powtarza to samo, co w pierwszej kadencji, że powyższe kwoty wolną od podatku 8 tysięcy, ale to już było, jak zwykle nic się nie dzieje, od gadania nic się nie zmieni. Tak, weźcie sobie te obietnice prezydenta Dudy z pierwszej kampanii, zapytajcie, co zrobił dla frankowiczów, zapytajcie, jak z tą kwotą wolną od podatku. Przecież on obiecywał likwidację NFZ-u, zobaczcie, jak się ma likwidacja NFZ-u. Oczywiście bajał, kłamał, bujał, jest taka piosenka kabaretu starszych panów, szuja, omamiał, natruj i nabujał. Ja nie nazwę prezydenta Dudy szują, natomiast to, że naomamiał, natruł i nabujał, to jest przecież jasna sprawa. Ja osobiście też wielokrotnie o tym mówiłem, że ja czułem się zawiedziony, dlatego że ja nie głosowałem na prezydenta Dudę, ale ja naprawdę mówiłem, dobra, słuchajcie, no przyszedł młody człowiek, może rzeczywiście chce coś zmienić, może rzeczywiście będzie mu zależało na jakimś pojednaniu, na jakimś nowym otwarciu, no i po roku się okazało, jakie to jest nowe otwarcie. To jest otwarcie, jak powiedziałem, tych drzwi, za którymi Jarosław Kaczyński trzyma pilota i jak na ciśnie, to Andrzej Duda robi wszystko, co może. Nie wiem, czy słyszeliście już i dotarło do was, bo wczoraj pojawiła się w Warszawie plotka, że skoro Trzaskowskiemu udało się mocne wejście po wymianie kandydata przez Platformę, to PiS zaczął się zastanawiać, czy wobec malejących sondaży nie wymienić Dudy na Beatę Szydło. I teraz ta plotka krąży po Warszawie, nie wiem, jak skończy. Ja myślę, że to bardzo ciekawy i bardzo ryzykowny ruch, gdyby na coś takiego się zdecydowali. No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem w sytuacji, w której nie mogę wymienić kandydata, nawet jakbym chciał, więc nie będziecie mieli wyboru i musicie zostać ze mną do samego końca, a oni niech sobie robią, co chcą. To swoją drogą jest bardzo ciekawy wyścig technicznie, tak, że już wiele razy też o tym mówiłem, że zaczynasz biec maraton, znaczy biegniesz półmaraton. Jak przebiegniesz 3/4 maratonu, to się okazuje, że to jest jeszcze drugi maraton i tak naprawdę to nie jest maraton, tylko pływanie i na 30 km maratonu podjeżdża autobus i wysadzają nowego, świeżutkiego zawodnika, który dołącza do maratonu i teraz będzie razem z nami bieg do tej samej mety, tylko nie wiadomo, gdzie jest ta meta, bo jeszcze nikt nam nie powiedział. W międzyczasie wymienili sędziego i reguły gry. Takich wyborów jeszcze w Polsce nie było. To jest po prostu czyste wariactwo, ale trzeba je wygrać właśnie po to, żeby przywrócić normalność i sprawić, żeby takie wariactwo nigdy więcej w Polsce nie miało miejsca.
damy radę, przecież to dla naszych dzieci. Dokładnie tak myślę. W Dusznikach, pisze Andzia, też pan był, a dzisiaj będzie pan, jeśli będzie pan w okolicach, zapraszam do Dusznik i naszej rodzinnej firmy. Ja będę w okolicach Dusznik, bo mamy podróż w tamtą stronę zaplanowaną, więc nie wykluczam, że będę również w waszym mieście i w waszej okolicy. Witamy serdecznie naszych kochanych trolików Rafałka, Dudusia czy Bosaka. Może sięgnięcie po rozum do głowy i nie być partyjnym błędnym kole, jak to jest od lat. Ja dołączam się do pozdrowień. Co tu jeszcze? Aha, no ten temat wraca dyżurny, czyli zmartwiło mnie to, że jest pan zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Proszę się nad tym zastanowić. Pozdrawiam z Wisły. Tak, jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień według kalendarza szczepień. Natomiast pojawia się też wielokrotnie wątek obowiązkowych szczepień na koronawirusa. Nie wiem, o czym państwo za bardzo mówią, ponieważ po pierwsze nie ma szczepionki na koronawirusa. Jak będzie, to się będziemy zastanawiać. Ja oczywiście z niej chętnie skorzystam, natomiast nie sądzę, żeby szczepionka na koronawirusa była obowiązkowa, tak jak nie jest obowiązkowe szczepienie na grypę. Ja chętnie się szczepię i będę się szczepił. Moje dziecko jest szczepione. Przyjąłem w życiu bardzo wiele szczepionek, bo też bardzo dużo podróżowałem. Musiałem się zaszczepić i na tyfus, na dur brzuszny, powtórzyć sobie te szczepionki czterowalentne. Jestem zaszczepiony na żółtą gorączkę. Szczepienia to jest naprawdę dobrodziejstwo ludzkości, więc według kalendarza szczepień idziemy obowiązkowo, a fakultatywne szczepienia ja serdecznie polecam, ale obowiązku prawnego przecież nie ma. Tylko osoba bezpartyjna, kandydat obywatelski da nam realne szanse na wyjście z impasu gospodarczego i doprowadzenie do normalności. Szymon Hołownia, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oby tak było. Pozdrowienia z Cypru. Mam nadzieję, że będzie mógł pan zagłosować, panie Darku. Będzie dobrze. Szymon ma swojego kierowcę, już on kieruje autem, a Szymon statystykami, a my jajecznicą z kawą. No to proszę tylko dobrze kierować tą jajecznicą z kawą. Proszę też uważać, że się nie rozlało. Sondaże, no widzę, że słuchajcie, my się naprawdę nie musimy teraz przejmować żadnymi sondażami. To nie jest czas na przejmowanie się sondażami. Różnice między mną a Trzaskowskim są w granicach błędu statystycznego. Poza tym myśmy już przeszli w sondażach wszystko. Sondażami się zaczniemy naprawdę interesować na poważnie 2 tygodnie przed wyborami, bo wtedy zacznie ustawiać się ten peleton i zacznie ustawiać się ta stawka. Sondaże są ciekawe, ale najbardziej ciekawe są dla nas teraz te tabelki, które są wewnątrz sondaży. Te wszystkie wykresy, które pokazują przepływy elektoratów, co się dzieje w mniejszych miastach, w większych miastach. To jest dzisiaj rzecz fascynująca, a to na skórkowe fascynowanie się, o Jezu, wyszło mu 18%. No mówię, ja mam sondaże, w których mi wychodzi 15, a Trzaskowskiemu 18, i mam takie, w których mi wychodzi 21, a jemu 17. To jest też oczywiście mechanizmy, wiecie, propagandy, tak? No przecież wiadomo, że partie zamawiają swoje sondaże i wrzucają je później do zaprzyjaźnionych mediów. Przecież media też w znacznej mierze są pozaprzyjaźniane z różnymi partiami. Popatrzcie teraz, jak prowadzą niektóre niezależne media kampanie już niektórych kandydatów. Przecież niektóre gazety i telewizje pozmieniały się teraz w dzienniki kampanijne moich kandydatów. Ja nigdy nie bym mógł na nic takiego liczyć, bo nie jestem z tego układu. Ani z jednego, ani z drugiego. Ale ja mam was i to jest dla mnie najważniejsze. Wy jesteście moimi mediami, bo to wy udostępniacie te live'y, bo to wy jesteście w naszych biurach, bo to wy uczestniczycie w tych wszystkich akcjach, dorzuciliście się do zbiórki. To wy jesteście tym wszystkim, czego my nie mamy. Czyli albo tymi mediami z tego układu, albo z tamtego układu, bo to przecież jest oczywiste dla każdego, kiedy teraz na nie patrzy, że nowy kandydat ma swoją gazetę i swoją telewizję, tamten kandydat stary ma swoje gazety i swoje telewizje, ale my sobie z tym poradzimy i wreszcie będzie w Polsce tak, że my będziemy mogli włączyć kiedyś media i głęboko w to wierzę i nie mieć poczucia, że jesteśmy indoktrynowani albo przez PiS, albo przez Platformę, albo przez jakichś innych zwolenników, jakichś frakcji, tylko że one rzeczywiście opisują nam rzeczywistość taką, jaka jest. Pozdrawiamy z Głogowa, ma pan nasze głosy. Serdecznie pozdrawiam z Gryfic. Super, bardzo się cieszę. Krótko przed podjęciem lub ujawnieniem decyzji o starcie w wyborach był pan w Obornickim Ośrodku Kultury. Miałem to szczęście uczestniczyć w spotkaniu z panem. Tak, byłem i bardzo się cieszę, że z tego, że byłem. Przecież to jest mój chyba trzeci raz w Obornikach dzisiaj będzie. Udało mi się przekonać 5 osób do Szymona, teściową też. Brawo, panie Krzysztofie, brawo. Pani Moniko, w Jastrzębiu Zdroju nie byłem? Oczywiście, że byłem. Proszę sobie wpisać do internetu. Oczywiście, że byłem w Jastrzębiu Zdroju. Spotkanie miałem autorskie. Proszę to dobrze wygooglać, bo ja to spotkanie doskonale pamiętam. Byłem w Jastrzębiu Zdroju i bardzo chętnie przyjadę jeszcze raz. Zapraszam do Wrocławia. Będziemy jechali na pewno w tamtą stronę.
Aga Kwaśniak, Szymon, jakie jest twoje zdanie w kwestii przejmowania długów po zmarłych członkach rodziny? I druga sprawa, alimenty za rodziców, którzy porzucili swoje dzieci i całe życie nie płacili alimentów. No prawo chyba stanowi jasno, że można nie przyjąć spadku i jeżeli nie przyjmuje się spadku, to nie przyjmuje się również tych wszystkich zobowiązań. To znaczy, jak występujesz, pojawia się kwestia spadku, tak? No to jeżeli pojawia się kwestia spadku, to możesz powiedzieć, czy przyjmujesz spadek ze wszystkimi tymi również długami, które się z tym spadkiem mogą wiązać, czy też nie. Ty możesz się wypowiedzieć, jeżeli nie, no to te długi przechodzą na gminę, w której mieszkasz, o ile ja dobrze orientuję się w stanie prawnym, który w tej chwili jest. Alimenty za rodziców, którzy porzucili swoje dzieci i całe życie nie płacili im alimentów. Takie dzieci powinny oczywiście wejść do systemu opieki państwowej, do systemu opieki społecznej. Dowiem się, jak wygląda ten system w tej chwili, jaka jest sytuacja dokładnie tej grupy dzieci, o której pani mówi, żeby mieć w tej sprawie pełną orientację. Jestem zwolenniczką Koalicji Obywatelskiej, ale będę głosować na pana, bo też uważam, że prezydent powinien być bezpartyjny, wreszcie mamy wybór. Cieszę się, pani Jadwigo. Ja też całe życie albo pół życia głosowałem na Platformę, częściej mówiąc szczerze, z żalem niż z radością, bo w pewnym momencie ta partia zaczęła po prostu partyjnie ci psuć się jak większość partii, nie mieliśmy za dużo wyboru. Nie wykluczam, że jeżeli... mamy wybory parlamentarne do tego, żeby głosować na partie. Wtedy wszystkich gorąco zachęcam do tego, żeby głosowali na te partie, które przedstawią najlepszy program, ale prezydent, i będę się tego trzymał, zdecydowanie powinien być arbitrem, który będzie, wyobraźcie sobie teraz, że którykolwiek z partyjnych kandydatów zostaje teraz prezydentem, przecież jak będzie z Platformy, będzie uwalał wszystkie ustawy z PiS, niezależnie od tego, czy są sensowne, czy niesensowne, bo będzie się starał osłabić PiS przed wyborami w 2023 roku i doprowadzić do tego, żeby ludzie tak znienawidzili PiS, żeby przed tym 2023 rokiem się rozpadł. Czy to będzie interes ludzi? Czy to będzie interes Polaków? Nie, to będzie interes Platformy. Co zrobi PiS, jeżeli prezydent będzie z PiS? Wprowadzi tutaj Węgry Orbana. Nie wiem, czy legalizuje inne partie polityczne, ale być może wprowadzi prawo, że będziemy siedzieli za to, co piszemy na Facebooku, czy za to, co mówimy na Facebooku, tak jak to teraz jest na Węgrzech Orbana. A będą mieli 3 lata do kolejnych wyborów, kiedy nic się przez ten czas nie zmieni. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy poszli na te wybory i tego prezydenta wybrali. Czy Podkarpackie pan odwiedzi, Krosno i okolice, potrzebuje banerów pana? Proszę się zgłosić do naszego biura regionalnego. Mam nadzieję, że uda mi się też w tej kampanii dojechać tam właśnie. W Poniatowej pan był? Tak, byłem, przyznaję. W Zakopane albo Nowy Targ kiedy? Wczoraj o mało w Płotnie widziałem, jechałem, jak zobaczyłem pański baner w okolicy. To dobrze, to proszę wziąć jeszcze jeden, żeby była parka. To będzie im raźniej tym banerom. W Kaszuby, Kętrzyn zapraszają. Słuchajcie, to jest cała Polska. Ojej, i Augsburg, czyli też nie tylko cała Polska, ale też i kawałek Niemiec. I Olecko jest. Byłem w Olecku. Niech pan nic nie mówi. Byłem oczywiście, że byłem i chętnie jeszcze raz przyjadę, panie Michale. Oczywista oczywistość. Kraśnik, Janów Lubelski, piękne okolice, Puławy, naprawdę, Rzeszów, jejku, Bierutów, to jest po prostu cała Polska. Słuchajcie, tak się cieszę. To jest dobre. Danuta Chruścik. Co ci zrobił tatuś czy mamusia, że tak brzydko się wypowiadasz nieładnie? O, fu, chciałaby pewnie powiedzieć pani Danuta. Pani Danusiu, pani się nie denerwuje. Ja mówię o tatusiu czy mamusi jako o pewnej formule upupienia nas przez polityków, którzy myślą, że nie potrafimy myśleć samodzielnie. Jaworzno zaprasza. Słuchajcie, cała Polska tutaj jest. Tak się cieszę, bo ja wierzę, że my właśnie z całą Polską, a nie tylko z Warszawką zrobimy te wybory i wygramy. Tylko do tego potrzeba jest waszej determinacji. I tak jak często teraz mówię naszym wolontariuszom, nie wpatrujcie się w sondaże, tylko je zmieńcie. Ruszcie się dzisiaj, jest sobota, za telefon, za komputer, do sąsiadów i spróbujcie przekonać jedną albo dwie osoby. Wy macie wpływ na to, jak sondaże będą wyglądać, a nie macie być tylko ich tymi, którzy siedzą, przeglądają i komentują w ten czy inny sposób. To wy będziecie decydowali o tym, jak sondaże będą wyglądać za tydzień, za 2 tygodnie i za... tych 5 tygodni, kiedy odbędą się wybory. Będzie dobrze, zobaczycie, wygramy te wybory, ja mam co do tego wewnętrzną pewność, będzie jeszcze 15 zakrętów, ale damy radę, musi nam wystarczyć siły i zapału i takiej determinacji, ale zmiana już blisko.
ta dobra zmiana, która rzeczywiście pozwoli nam ułożyć zupełnie na nowo Polskę i zacząć znowu myśleć o podstawowych problemach, o naszej ochronie zdrowia, edukacji, o suszy, z którą musimy sobie poradzić i projektować Polskę na pokolenia, a nie na kadencję kolejnych partyjnych działaczy. Ściskam Was serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, w Wielkopolsce dzisiaj, a w przyszłym tygodniu wiem, że na pewno jadę na Śląsk, niebawem też pewnie Dolny Śląsk, Lubuskie. No, sporo sobie pojeździmy i mówiąc szczerze, to się strasznie z tego cieszę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrej soboty.